Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym cyklu, który się nazywa Bla Bla Sax. I moim gościem jest Szymon Łukowski z Bydgoszczy, który tutaj dzisiaj przyjechał właściwie testować moje zabawki, które tutaj mam w studiu. Natomiast postanowiliśmy przy okazji nagrać sobie odcinek nowy. Przedstaw się. Nazywam się Szymon Łukowski, jestem saksofonistą, mieszkam w Bydgoszczy, tam też pracuję, współpracuję z różnymi zespołami, a co dalej to już... Pierwsze pytanie, co w ogóle robisz życiowo? Jestem zawodowym muzykiem, żyję z grania. Na chwilę obecną. Żyję z grania, żyję z uczenia gry. To jest takie pytanie, ponieważ ja odkąd jestem w tym zawodzie, a ja jestem trochę tam starszy od ciebie, ale odkąd jestem w tym zawodzie, to ja słyszę historię, że w tym zawodzie jest coraz gorzej. Więc skoro ty jesteś jak gdyby pokolenie troszeczkę, no może nie inne, ale trochę jesteś młodszy ode mnie, to czy też jak gdyby widzisz tą gradację w dół pod tytułem, czy jest w tej branży coraz gorzej? Żeby być szczerym, to powiem... W ten sposób. Dużo zależy od konkretnego przypadku i od konkretnego delikwenta, bo ja z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że powoli sytuacja zmierza ku lepszemu i zaczyna być coraz lepiej. O widzisz, to jest ciekawe, ponieważ ja cały czas to, co dookoła słyszę, to jest to, że jest coraz gorzej, bo no wracam tu do mojego sztandarowego tematu pod tytułem disco polo, branżę muzyczną, w sensie muzyków zawodowych, którzy się uczą naście, 10 lat na instrumentach, czy śpiewać, czy teorii muzyki, czy dyrygować, czy cokolwiek związanego z profesjonalnym wykonywaniem muzyki, no nas to, brzydko mówiąc, uwala, bo to jest coś, co jest, no wiemy jak to jest robione i czy ty nie czujesz na sobie oddechu? W jakimś stopniu to na pewno jest odczuwalne, natomiast ja uważam, że właściwie nie ma takiej możliwości, żeby zaspokoić każdą grupę. Rynek muzyczny jest tak skonstruowany, że właściwie dla każdej grupy odbiorców trzeba znaleźć muzykę, tak to nazwijmy umownie. Jedyne, co możemy w tym kierunku zrobić, i ja też to w jakimś tam stopniu traktuję to jako swoją, nazwijmy to, misję edukacyjną, to jest pokazywać, że można inaczej, że to disco polo nie jest jedynym wyborem. Oczywiście nie możemy sprawić, że ono zniknie. Ja w jakimś tam stopniu prowadzę, nazwijmy to umownie, krucjatę przeciwko temu. Staram się to minimalizować jak się tylko da, natomiast założenie jest takie, żeby pokazywać ludziom, że można inaczej. No właśnie, i teraz płynnie do następnego pytania przechodzę. Jaką formę muzyki uprawiasz, żeby z tego żyć? Bo powiedziałeś, że uczysz. No uczenie to dla nas wiadomo, to jest taka bezpieczna przystań. Ten tak zwany ZUS-ik jest i generalnie no jest to bezpieczna praca. Natomiast jak chodzi o granie sceniczne, co w ogóle wykonujesz, jak chodzi o granie? W tej chwili wygląda to tak, że oprócz tego, że prowadzę kilka swoich zespołów w różnych składach, to są przede wszystkim jazzowe rzeczy. Wiadomo, że tutaj kolejka wykonawców i oczekujących na występ, czy na festiwalu, czy w klubie jest dosyć duża, to robię także inne rzeczy związane na przykład z teatrem muzycznym w Toruniu, z którym współpracuję, także z teatrem Chorzycy, który w swoim repertuarze ma spektakle muzyczne i to jest jedna z moich aktywności, której poświęcam dosyć dużo czasu. Znaczy, grasz czy robisz tam muzykę? W niektórych spektaklach gram jako wykonawca, do niektórych spektakli przygotowywałem ścieżkę dźwiękową, tak było na przykład w teatrze w Gnieźnie do spektaklu Zjednoczenie dwóch Korei Joela Pomerata, gdzie razem z obecnym klawiszowcem grupy Organych Tomkiem Lewandowskim robiliśmy ścieżkę dźwiękową ilustrującą kolejne sceny. Czyli nie tylko granie na saksofonie, tak? Nie tylko granie na saksofonie. No właśnie, bo to jest też do tego zmierzam, że tak naprawdę ciężko jest dzisiaj być tylko i wyłącznie jak gdyby takim ukierunkować się na stricte granie, powiedzieć sobie, ja tylko będę grał na saksofonie, będę grał tylko jazz, no bo To już jest dosyć taka wyspecjalizowana nisza, a nie wiem, czy jest ona na tyle duża, żeby można było poświęcić się tylko i wyłącznie temu. Wydaje mi się, że w tej chwili wielu muzyków stara się pozostać jak najbardziej wszechstronnymi. Zresztą to jest tendencja, którą też można zaobserwować za granicą, za oceanem. Oni nie tylko grają, ale także komponują, aranżują, przygotowują bity. Niektórzy z nich, tak jak David Binney, zajmują się również elektroniką, pisaniem dzieł kameralnych, muzyki do filmów. To jest
wielu z nich robi naprawdę bardzo wiele rzeczy i ta aktywność, nazwijmy to koncertowa, to jest tylko jeden z elementów. No właśnie, bo ty masz duży kontakt z panem Sikałą, spory. Tak, nie? Był moim nauczycielem na studiach, bardzo wiele mu zawdzięczam. No i to można powiedzieć, że to jest ta pierwsza polska liga, tak? To jak chodzi o saksofon, to jest absolutny w Polsce top. Ja go znam, kiedyś go poznałem osobiście, natomiast nigdy z nim nie grałem. Czy rozmawiałeś kiedyś właśnie na ten temat z panem Maciejem? Czy on na przykład jest w stanie, bo on zdaje się głównie gra i on uczy też? Tak, on wykłada na Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku jazzowym, wykłada również w Bydgoszczy. Ja w Bydgoszczy robiłem licencjat na jazzie u niego, a w Gdańsku robiłem stopień magisterski również u niego, więc on temu poświęca dużo czasu. Wcześniej uczył także w Zielonej Górze, z tego co wiem. Plus granie oczywiście. Plus granie. I to myślę, i chyba to u niego jest tyle, nie? Bo to chyba, nie wiem, czy też kompleksowo robi muzykę? W sensie produkcyjnym? Produkcyjnym? Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Właśnie to jest ta taka szkoła, że to jest ukierunkowane na... No, niektórzy sobie mogą na to pozwolić, tak? Na granie stricte jazzu. I mówisz, że robisz do teatru muzykę i elektronika coś w tą stronę? Tym się zajmuję w ramach swoich poszukiwań, w sensie pogłębiania jakby spektrum dźwiękowego saksofonu. Także klarnetu basowego, eksperymentuję z tym, trochę przygotowuję materiał, który będzie to wykorzystywał w ramach jednego z moich zespołów. A co z tego wyjdzie, to tak naprawdę czas pokaże, bo to jest oprócz tego, że trzeba poznać sam sprzęt, nauczyć się go obsługiwać, bo to są rzeczy, z którymi gitarzyści i klawiszowcy mają zdecydowanie więcej do czynienia. Są zdecydowanie bardziej do przodu, bo technologia dopiero w ciągu, powiedzmy, ostatnich 15-20 lat poszła do przodu na tyle, że te kostki gitarowe, które do tej pory oni wykorzystywali, można wykorzystywać z sygnałem mikrofonowym. No to tak, to jest, bo myśmy się tu w ogóle spotkali dzisiaj, bo testowaliśmy zabawkę, którą ja tu posiadam, to jest ten Roland AE5. I teraz właśnie pytanie do ciebie, dlaczego ja o to pytam, bo sam jestem jak gdyby w tej branży, że oprócz oczywiście grania i uczenia, sam musiałem przeorać masę software'u i masę tych rzeczy, począwszy od głupiego programu do pisania nut, tak? Ty jesteś Sibeliusowiec, tak jak ja. Tak. I no na przykład w tej branży w ogóle nie ma żadnych, jak chodzi o jakieś narzędzia edukacyjne, w ogóle nie ma nic. To są tutoriale na YouTubie. Ja się tak uczyłem na przykład Sibeliusa, nie? Oczywiście... Ja robiłem wszystko na zasadzie prób i błędów i ewentualnie pytania bardziej doświadczonych kolegów, bo tak, no teraz instrukcja są... bywa No tak, teraz jest grupa, są grupy facebookowe, teraz jest trochę prościej. Natomiast no ta elektronika rzeczywiście, ja to zauważyłem na przykładzie właśnie klawiszowców, że wszyscy klawiszowcy, oni jak gdyby z racji tego, że to jest jak gdyby zawód bardzo mocno powiązany z elektroniką, oni są od razu do przodu. Oni wiedzą, co to jest MIDI, oni znają te wszystkie komunikaty, kontrolery i tak dalej. Na pewno dalej od nas. Oni są dalej od nas, natomiast my, saksofoniści, generalnie brniemy w to, jak brzmi stroik, czy odchylenie ustnika jest takie, czy brzmienie jest ciemniejsze, jaśniejsze. I tu w tym momencie trochę jesteśmy obozem takim... No nie wiem, czego można nazwać retro, ale chodzi mi o to, że ja się sam na przykład na sobie łapię też, że często zastanawiam się nad rzeczami z saksofonem stricte, a technologia nam trochę ucieka, nie? To znaczy, moim zdaniem to są rzeczy, które w jakimś tam stopniu się ze sobą łączą, ale jeżeli chce się tą elektronikę naprawdę robić dobrze, to trzeba poświęcić temu sporo czasu, nawet chyba czasem kosztem instrumentu, żeby poznać ich działanie, poznać programowanie, wypróbować, co brzmi dobrze, co brzmi źle, bo tego sprzętu jest tak wielka góra, że właściwie każdy jest skazany na eksperymenty. Jest oczywiście jedna ze stron, która zajmuje się stricte problematyką elektroniki i jej wykorzystania przy saksofonach i w ogóle także przy trąbkach, przy innych instrumentach dętych. Ci ludzie, którzy ją prowadzą, dzielą się swoimi refleksjami. Ja nie ukrywam, że też w jakimś tam stopniu z tego korzystałem. Niektóre z tych rozwiązań, które oni zaproponowali, okazały się bardzo trafne. Niektóre nie do końca. Myślę, że tutaj ma to też znaczenie duże, indywidualne i preferencje brzmieniowe, i przygotowanie techniczne, jeśli chodzi o aparat, o,
i przede wszystkim o gatunek muzyki, którą chce się wykonywać z wykorzystaniem. A co to jest za strona? hornfx.com. Okej. Okay. Czyli Horns Effects, pamiętajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, saksofoniści i Horns, czyli głównie dla dęciaków, tak? Tak, tak. Bo chcecie się dowiedzieć coś o elektronice. No ja na przykład całe życie mam problem z MIDI, które, no pracuję na tym MIDI, ale żebym był tak płynny, w sensie programowanie MIDI, kiedyś dostałem jakiś taki pedalboard, którym sobie miałem leksikona z tym skoligacić. No po tygodniu ja się poddałem, bo dla mnie na przykład programowanie MIDI jest jakąś totalną przeszkodą, którą nie mogę pokonać. A na przykład wiem, że klawiszowcy właśnie, i tutaj piję cały czas do tego, że oni to po prostu biorą i jak gdyby z racji tego, że oni całe życie mają do czynienia z elektroniką taką już zaawansowaną, no to tu u nich jest trochę prościej, nie? To jest chyba kwestia właściwie znajomości tego języka, w którym się poruszamy, bo tak mi się wydaje, że ja przyznam szczerze, że ja miałem podobną sytuację. Pożyczyłem kiedyś od znajomego, zanim zająłem się eksperymentowaniem z elektroniką przy saksofonie w kategorii kostek. Próbowałem to zrobić przy użyciu komputera i korzystałem z foot controllera Behringer FCB 1010. No to o tym samym mówię dokładnie. Niestety, to muszę powiedzieć szczerze, ten pedalboard, właściwie ten foot controller jest paskudny w programowaniu. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że nikt z Behringera mnie za to nie odsądzi. Jedyne, co ułatwia tą sytuację, to programowy edytor. I rzeczywiście, kiedy się pracuje z podłączeniem przez MIDI do komputera z edytorem, jest to wykonalne. Jest to wykonalne. No ja się poddałem. Dobra, odejdźmy trochę od tej elektroniki, bośmy się troszkę tutaj tak zagłębili dość mocno. Twoja historia grania na saksofonie, zaczynałeś od... A czy w ogóle może muzyczna historia? Tak w dużym skrócie. W dużym skrócie. Zaczynałem od instrumentów klawiszowych, mając lat 9. Potem trafiłem do szkoły muzycznej, do której liczyłem, że uda mi się dostać na fortepian. Okazało się, że jestem po pierwsze trochę za stary, po drugie niestety to jednak nie był ten poziom, który by mi umożliwił zdawanie i dostanie się na fortepian. Ale okazało się, że egzamin z kształcenia słuchu zdałem w taki sposób, że na wzmiankę o saksofonie, o którym już wtedy myślałem, znalazł się nauczyciel klarnetu Zbigniew Rymasz, który przyjął mnie do swojej klasy na klarnet. Tam uczyłem się przez kilka lat i w zasadzie saksofonem jako takim zainteresowałem się w klasie maturalnej. I w zasadzie do tej pory ciągnę te dwa instrumenty równolegle. Czyli takim początkiem dentyk to był klarnet, nie? Tak, tak. No i teraz tu jest moje standardowe pytanie, które generalnie zadaję wszystkim, którzy mają trochę do czynienia z klarnetem, a przy okazji też mają do czynienia z klasycznym saksofonem. Mitologia na temat, już dzisiaj rozmawialiśmy poza kamerą, mitologia na temat różnic między klarnetem a saksofonem to jest jedno, a drugie to jest typu jak uczysz dzieci, bo to też wiem, że wiele osób to interesuje, jak uczysz ludzi, którzy na przykład chcą grać rozrywkę na saksofonie, ale ty jesteś jak gdyby zobligowany w szkole do tego, żeby uczyć tak zwanym klasycznym zadęciem. Jak ten temat podejmujesz? Ja przede wszystkim staram się zrobić to w taki sposób, żeby takiego ucznia, który wykazuje, nazwijmy to umownie, chęci do tego, żeby grać nie tylko muzykę klasyczną, ale też rozrywkową. Przede wszystkim starać się mu poprawnie ustawić oddychanie, bo moim zdaniem od samego układu ust to jest chyba mimo wszystko ważniejsze, że jakby oddychanie i prawidłowy oddech, podparcie dźwięku przeponowe to jest jedna kwestia, natomiast ustawienie aparatu zadęcia to jest kwestia druga. Jeżeli ktoś chce czynnie wykonywać jakby i używać tych dwóch technik równolegle, to wiadomo, trzeba na to na pewno poświęcić dwa razy więcej czasu, natomiast nie jest to niemożliwe, bo sam widziałem, jak Branford Marsalis wykonuje dzieła muzyki klasycznej, tak, znamy te płyty, tak. To są wykonania naprawdę bardzo dobre. Także wydaje mi się, zresztą jego brat Winton, grając na trąbce, robi dokładnie to samo. Tylko że tam na trąbce chyba, nie wiem, być może się mylę, ale tam chyba na trąbce nie ma aż takiej różnicy w podejściu do brzmienia. Nie? W jakimś wywiadzie, zdaje się, przeczytałem, że przestawienie się
z jednego stylu grania na drugi zajmuje mu około 2 miesięcy, więc to jednak jest Wintonowi. Jest to, tak. Tak. Widzisz, czyli jednak, no. Czyli jednak to tak jest. No bo ja cały czas zmierzam do tego, że no jest gdzieś ta, nie wiem jak to nazwać, no nie chcę tego nazwać wojną, ale jest gdzieś cały czas to taka, ten obóz tak zwany klasyczny, który trzyma się kurczowo ram pod tytułem gramy klasykę i kanon brzmienia jest jeden, no plus cały rozdział drugi pod tytułem saksofon rozrywkowy, no gdzie wiemy rodzajów brzmienia od nie wiem, no brzmienia altu, który był u Brubecka po dzisiaj Erika Marientala, tak, że spektrum po prostu saksofonu rozrywkowego jest wielkie, natomiast saksofon klasyczny jest... Wydaje mi się, że tutaj oprócz tego, że jakby... Powiedzmy, jest pewien kanon, ale jednak każdy uczeń, każdy muzyk jest w dziedzinie aparatu skonstruowany trochę inaczej i pewne dowolności, znaczy może nawet nie tyle co dowolności, a pewne różnice i odstępstwa od tego kanonu raczej będą wynikały chyba z kwestii budowy anatomicznej, tak mi się wydaje. Można, zresztą i tak brzmienie jest w głowie, to zależy od tego, jaką tą wizję brzmienia temu uczniowi się zaszczepi. Tak mi się wydaje. No tak, tylko że to jest też trochę jak jest konkurs Chopinowski, tak? No, tam podstawą jak gdyby tego, żeby, że ktoś przechodzi dalej, jest wierne wykonanie, jak najbardziej wierne wykonanie tego, kto już od iluś tam set lat to robi, tak? I to prawda mi się mylę w dużej mierze, natomiast jest jakiś kanon wykonywania Chopina, tak? Od zawsze i tutaj niestety też jest trochę kanon wykonywania muzyki klasycznej. Tak, to na pewno. Bo zmierza się do tunelu, gdzie jest po prostu kanon brzmienia saksofonowego tego klasycznego i to ma brzmieć tak i zupełnie nie inaczej. I nie wolno brzmieć inaczej, tak? Nie wolno brzmieć jaśniej, nie wolno grać na tym otwartym brzmieniu. Ja tu cały czas do tego zmierzam, że mnie się wydaje, że te systemy, to co mówisz, że powinno się to jakoś, jakkolwiek unifikować, ale trochę te tematy są, ciągle to są dwa obozy takie, tak? Tak, ja mam takie wrażenie. One są od siebie odległe, ale wydaje mi się, że przy odpowiedniej pracy jest to do pogodzenia. Jest to do pogodzenia. No, znamy paru saksofonistów, którzy kończyli klasykę i grają na saksofonie, kończyli klasykę. Tak. Bo co innego jest tak, jak ja kończyłem flet i od razu grałem rozrywkę na saksofonie. Ty kończyłeś klarnet, grałeś jakieś klasykę na saksofonie, klasykę. To były jakieś sytuacje raczej okazjonalne i raczej w niewielkim wymiarze, natomiast miałem z tym starcie i wydaje mi się, że jakiekolwiek próby grania muzyki klasycznej, nazwijmy to, na tym rozrywkowym setupie są od razu skazane na niepowodzenie. To nie ma szansy się udać. No tak, no to jest kwestia techniczna, to jest jak gdyby jedno, bo to wiadomo, to jest trochę inny ustnik, to jest tam... no ale przede wszystkim, no ja zmierzam do tego, jednak zadęcie jest inne, tak? No, tak. No, warga jest podwinięta, zaciśnięty układ i tego mało tego strojka, tak? To brzmienie natomiast jest takie... wejdę ci w słowo, jeszcze jedną rzecz taka, która mi przyszła do głowy jakiś czas temu. Czytałem książkę Liebmana na temat zadęcia, się nazywała bodajże Developing a Personal Saxophone Sound. I to jest książka oparta głównie na technice Joe Allarda, który wykształcił wielu wybitnych muzyków, których do tej pory kojarzymy przede wszystkim ze sceną rozrywkową, bo w jego klasie byli i Bob Berg, i Liebman, Michael Brecker, Eddie Daniels, ale pojawiali się też saksofoniści klasyczni, tacy jak Fredrik Hemke, który gra zupełnie inaczej. I oni wszyscy w rozmowach z nimi, zresztą nawet jest temu poświęcona grupa na Facebooku, zawsze kładli nacisk w rozmowach, że Allard podczas swoich zajęć uczył tej techniki właściwie zunifikowanej. Jedna, niezależnie od tego, czy celem było granie rozrywki, czy muzyki poważnej, technika, którą on operował, była wspólna. Czyli jest coś takiego jak system zunifikowany. Tak mi się wydaje. I to jest moja prośba do wszystkich, którzy w przyszłości będą to oglądali i uczą w szkołach klasyki, żeby jednak próbować, rozrywki też oczywiście, żeby próbować jednak unifikować te dwa systemy, bo no, utrzymywanie dwóch niezależnych obozów moim zdaniem to jest lekki bezsens. No, to jest tak cały czas gdzieś to pokutuje i no, chyba to nie jest za dobre, tak mi się wydaje. Zresztą też trzeba mieć świadomość, że technika gry, właściwie to, o czym mówił Joe Allard w swoich ćwiczeniach, to w zasadzie
Wszystko to jest zawarte w tej jednej książce, którą Liebman rozwinął. Natomiast wydaje mi się, że to, co było jakby najważniejszym jego przesłaniem, to to, że najistotniejszym kryterium, które weryfikuje, czy technika grania jest dobra czy zła, to jest tylko jakość dźwięku, czy on jest dobry czy zły. Dobrze, krótki przegląd twojego setupu muzycznego, bo myślę, że niektórych to może interesować. Wiem, że masz generalnie, jak to rozłożysz, to pewnie pół pokoju zajmuje. Jest tego sporo. Więc tak na szybko. Zaczynam. Od czego mam zacząć? Od najmniejszego zacznij. No. Zacznijmy od sopranu. Od jakiegoś czasu mam szansę grać na Yamaha 82Z. I do tego używam, oczywiście teraz tu będzie wstrętny product placement, ale używam ustników Mouthpiece Cafe Espresso, to są kopie bardzo dobre ustników Zelmer Solist, bardzo dobrze grające, niezbyt wybredne, jeśli chodzi o stroiki. Ja do tego używam stroików Marka i Ligatury, François Louis. W zasadzie, gdybym powiedział, że taki, że używam tego setupu, to właściwie możemy to przenieść również na niektóre z innych instrumentów, bo dokładnie tego samego setupu używam na Alcie, gdzie również jest ten sam ustnik, Mouthpiece Cafe Espresso, Ligatura François Louis, Stroich i Marka. Mój Alt to jest Zelmer serii drugiej, 15-letni obecnie, tak mi się wydaje. Super Musiałbym action. Dokładnie sprawdzić. Super Action. Tak, Super Action Super 2. Super Action 2. Na tenorze również. Tenor. Ten sam ustnik, te same strojki, ta sama ligatura, Reference 36. Kupiony, o Boże, z 10 lat temu myślę, od Macieja Sikały. To był jeden z instrumentów, które on posiadał w swojej kolekcji i ja go nabyłem. No, jesteś szczęśliwym posiadaczem barytonu od jakiegoś czasu. Tak, od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem barytonu. To jest Jana Gisawa B6. Podejrzewam, że z okolic 77 roku, chociaż katalog numerów seryjnych jest tak nieprecyzyjny w przypadku Jana Gisawy, że właściwie trudno to określić. I do niego używam również Mouthpiece Cafe, przy czym jest to bodajże model Primo. To jest kopia Linka Slant Signature z Ebonitu z lat bodajże 70. Również strojki Marka i ligatura François Louis. To jeśli Czyli chodzi masz taki zunifikowany setup dość mocno. Tak, to nie jest kwestia, że ja się do niego jakoś specjalnie musiałem przyzwyczajać. Po raz pierwszy usłyszałem o tych ustnikach, kiedy śledziłem stronę Jerry'ego Bergonzi, bo przez jakiś czas on je reklamował. Z ciekawości kupiłem jeden i się zaczęło, bo okazało się, że bardzo dobrze mi pasują. Oczywiście mam w swojej kolekcji jeszcze parę różnych ustników i do altu, i do tenoru. Jednym z takich, których używam równolegle z tym Mouthpiece Cafe, jest Otto Link Early Babbitt, kupiony parę lat temu od Adama Pierończyka, z którego jestem bardzo zadowolony i właściwie wybieram sobie to, co mi akurat bardziej pasuje do stylistyki, którą gram. Czyli ty jesteś ebonitowy. Tak, jestem ebonitowy. Przez wiele lat grałem szczególnie na tenorze, na metalowych ustnikach, ale okazało się, że one oddalają mnie od tej mojej wizji brzmienia i zacząłem eksperymentować, zacząłem szukać i tak osiadłem na tym ebonicie. Co jakiś czas robię wyskoki, próbuję różne, ale to chyba raczej się już w najbliższym czasie nie zmieni. Jeszcze szybko, klarnet. Mam dzięki uprzejmości Krzyśka Kowalczyka z Wrocławia udało mi się kupić jednego z unikatowych bifetów R13 z 71 roku i to jest klarnet, który był wyprodukowany w dosyć niewielkiej liczbie egzemplarzy, mianowicie ma pełen system Bema wraz z takim mechanizmem zamykającym GIS F jak w saksofonie, czyli to jest jeden, ja przyznam szczerze, że oprócz tego instrumentu jeszcze takiego nie widziałem, takiego systemu. Ułatwia wiele rzeczy, bo wiadomo, że... Mnie to nic nie mówi, bo ja niestety na klarnecie nie gram. Natomiast jeszcze flet, bo tu dzisiaj mieliśmy małą lekcję fletu. Tak. Flet jeszcze, Perla, widzę, że masz... Perla to jest 661. To jest taki middle class flecik posrebrzany. Czyli generalnie grasz na trzy saksofony, flet, klarnet. Czyli to tak, czyli zmierza to do tego, że saksofoniści dzisiaj, no to jest tak zwane pełne drewno.
pełne drewno. To jest to, co ja już kiedyś mówiłem tutaj w tym programie, że dzisiaj saksofonista to się nazywa nawet nie saksofonista, tylko to się bardziej reed nazywa. Tak. Ponieważ jak dostajemy w teatrach, ja też pracowałem długie lata w teatrach na Śląsku, to jest nie dostawałem nut na saksofon, tylko dostawałem reed. Tak. I tam było po prostu cały wachlarz tych instrumentów. Rzeczywiście czasem trzeba było 4-5 tego wyciągać. Coś tam umiem na tym klarnecie grać, ale generalnie jakoś nie jestem za mocny. Jeszcze szybko, takie mi wpadło pytanie do głowy, bo ty jesteś z Bydgoszczy, ile masz do Warszawy? Około 300 km. Tak, czyli dokładnie, bo do czego zmierzam? Czyli dokładnie mniej więcej tyle, ile stąd, bo my jesteśmy tutaj w prawie, że w Krakowie, czyli dokładnie tyle, ile masz, ile my mamy stąd do Warszawy. Bo chodzi mi o to, że Kraków, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Kraków jest takim miastem transferowym. Generalnie ściana wschodnia tu zauważyłem, jako edukator tu muzyczny. Ściana wschodnia tu przyjeżdża, pobędzie chwilę w Krakowie i target jest stolica. I teraz pytanie, bo ty jesteś jak gdyby z drugiej strony stolicy, tak? Ja tu jestem południowy, no, wschód, ty jesteś północny zachód trochę, czyli tak takie spektrum, można powiedzieć, że jesteś po drugiej stronie. Czy u was w ogóle trochę o Bydgoszczy, jakbyś mi też powiedział, czy u was jest też coś takiego, że typu wy macie blisko Pomorze, to jest trochę jednak, tak, tam jest drugi ośrodek dość mocny. Tak, nie? W tej chwili w Gdańsku jest bardzo silne środowisko złożone z młodych ludzi. Mhm. I to jest... Czyli nie ma takiego eksodusu do Warszawy, tak? To znaczy niektórzy ludzie na pewno wyjechali, tam również moi koledzy ze studiów i koleżanki. Do Warszawy? Tak, wyjechali do Warszawy, ale nie wiem, czy to jest aż taka silna tendencja jak w przypadku Krakowa. Tak mi się wydaje. Bo Kraków, ja tak jak mówię, jak zauważyłem, po prostu całe Bieszczady, tutaj ściana wschodnia, cały południowy wschód, no i tutaj to jest pierwsze miasto, które tutaj jak gdyby daje rozwój. No i potem jeżeli ktoś czuje się na siłach i jest na tyle mocny, ma tyle samozaparcia, oczywiście też funduszy, no to wali od razu na Warszawę. Na Warszawę. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o Bydgoszcz, to chyba nie jest to aż takie silne zjawisko. Oczywiście są ludzie, którzy mieszkają w Bydgoszczy i pracują w Warszawie, grają w różnych zespołach, ale są raczej dojeżdżający i takich ludzi jest całkiem sporo. A jak środowisko jazzowe w Bydgoszczy? Istnieje Wydział Jazzu. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał też o Józefie Eliaszu, który jest animatorem tego życia muzycznego, organizuje w Bydgoszczy od wielu lat festiwal jazzowy, w tym roku jest to chyba 15. edycja, zapraszając nie tylko gwiazdy muzyki jazzowej zagranicznej, bo w zeszłym roku jako goście był na pewno Joshua Redman, tak samo był także i we wcześniejszych latach był również Ernie Watts, było Yellow Jackets. Mnóstwo ludzi przyjeżdżało na ten festiwal. Dzieje się. Tak. I w tym roku będzie Jeremy Pelt ze swoim kwintetem, będzie także John Scofield, ale najważniejsze, co chcę powiedzieć, to jest to, że Józef Eliasz daje szansę, by na takim, nazwijmy to, profesjonalnym festiwalu z tradycjami zaprezentowały się młode zespoły. To znaczy złożone albo ze studentów, albo ze świeżo upieczonych absolwentów akademii muzycznych, kierunków jazzowych. Zresztą nie tylko, ale ja sam krótko po skończeniu studiów miałem szansę wystąpić u niego na festiwalu wraz z moim zespołem, w którego składzie miałem Janka Smoczyńskiego na Hammondzie, Pawła Dobrowolskiego na bębnach i Gabriela Niedzielę na gitarze. Więc to jest, i to była dla nas szansa, żeby się pokazać jakby w tym środowisku. Support z miasta jest? Jest. Trzeba powiedzieć, że support jest. Tutaj w Krakowie niestety jest nie najlepiej z tym. Zauważyłem, że dużo lepiej na przykład tutaj w Małopolsce sobie radzą małe ośrodki podkrakowskie niż samo miasto Kraków. No samo miasto Kraków niestety głównie inwestuje w słupki, żeby nie parkować w centrum. No to jest jak gdyby główny cel. Na to idą głównie w Krakowie pieniądze. Dobrze, no porozmawialiśmy sobie o sytuacji w Polsce. Jakieś rady, co ćwiczyć? Tutaj młodym adeptom sztuki. Jakbyś zachęcił kogoś do grania na saksofonie? Przede wszystkim nie wiem, czy jestem do tego odpowiednią osobą, żeby dawać rady. Natomiast to, co ja uważam za najważniejsze, to jest przede wszystkim rozbudzenie jakby zainteresowania w człowieku, który chce się tego uczyć. Pokazanie mu różnych odmian tej muzyki z wykorzystaniem saksofonu, żeby on wśród tego znalazł coś dla siebie. I jestem pewien, że gdy taki delikwent znajdzie coś takiego,
to jest to tylko i wyłącznie kwestia odpowiedniego poprowadzenia go i właściwie nadzorowania tych wszystkich elementów techniki gry, żeby on, żeby sam sobie nie zrobił krzywdy, ewentualnie korygowania błędów. Okej, okay, twoi i idole muzyczni. O Boże, jest ich tylu, że nie wiem od kogo, no dobra, którego zacząć. Zawęźmy do saksofonowych, bo generalnie to jest rozmowa o saksofonie głównie, więc zawęźmy do saksofonowych. Światowo? Mark Turner. To jest chyba pierwszy taki, może inaczej. Moim pierwszym idolem był Michael Brecker, takim najsilniejszym. Chyba, to był wpływ, chyba tak jak wielu. Tak, to jest płyta Dave'a Weckla, Master Plan, to była tak. Pierwsza płyta, którą dostałem. I właściwie chyba pod wpływem konkretnie jednego utworu, Garden Wall, stwierdziłem, że albo będę uczył się na saksofonie, albo umrę. Więc to był mój dobrze, pierwszy idol. Przechodziłem różne fascynacje i tą elektryczną, i tą akustyczną stroną Breckera. Później zacząłem eksplorować innych saksofonistów, ale w tej chwili takie moje ulubione trio, których płytę mógłbym zabrać na bezludną wyspę i słuchać ich bez końca, to jest właśnie Mark Turner, Walter Smith III, który ostatnio jest taką świeżą twarzą i tworzy rzeczy, które bardzo trafiają jakby w mój gust muzyczny. Oprócz tego Chris Potter to jest jedna z wielkich postaci i Seamus Blake. Miało być trzech, wymieniłem czterech, bo to w zasadzie trudno się zdecydować. Dobra, to jest światowo w Polsce? Maciej Sikała. To jest pierwsza osoba, która mi przychodzi na myśl. Oczywiście Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski. Wszyscy ci, którzy po prostu robili świetną muzykę. Czyli ty jesteś mainstream jazzowy. Taki można tak powiedzieć. Dość mocno mainstream jazzowy. No dobrze. Ulubiony gatunek jazzu? No ja wiem, że to jest, ten parasol jest szeroki, ale jakby ci przyszło rzeczywiście o rzeczonej wyspie bezludnej zabrać, jakby ci pozwolono wykonywać jeden gatunek muzyki? To chyba byłby to akustyczny jazz, nazwijmy to ten współczesny, modern. Modern, czyli... Tak. Ale oparty o swingu, czy bardziej funkowe klimaty? Trudno powiedzieć, raczej to jest... Bo jest tyle różnych stylistyk, które mnie pasjonują, że właściwie trudno mi się na to zdecydować. To jest tak samo uwielbiam słuchać swingowego grania, jak i rzeczy, które są wydawane przez ECM, więc to jest trudne do określenia. Zależy od momentu. Okej. No dobrze, już powoli będziemy kończyć. Rady dla saksofonistów. Może na koniec zawsze warto podsumować. Co byś poradził adeptom właśnie, którzy chcą grać na saksofonie, ewentualnie chcą polepszyć na saksofonie? Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj kluczowe to jest znalezienie dobrego nauczyciela, który po prostu ma jakby... który sam wie po prostu... I szuka rozwiązań na konkretny problem, takiego z indywidualnym podejściem do każdego ucznia, nie działającego według, nazwijmy to umownie, określonego schematu, one size fits all, tutaj nie ma czegoś takiego. No właśnie, temat taki typu grający nauczyciel, czy bo ja na przykład miałem pecha życiowego zawsze, że mnie jakoś uczyli ludzie, którzy nie koncertowali, może grali, ale nie koncertowali i to jest też to, co ja robię w szkole, czyli zawsze z uczniami gram, zawsze mam ze sobą ja instrument. Ja uważam, że to jest ważne, żeby nauczyciel też był w stanie natychmiast pokazać... Czyli grający. Tak, czyli grający. Tak. Edukator, to ja się tutaj jak najbardziej z tym zgadzam, że edukator zdecydowanie musi być, jeżeli już niekoniecznie oczywiście wszyscy muszą grać koncerty, natomiast musi być praktykujący, musi być sprawny na instrumencie, bo przegadanie problemu na instrumencie nie rozwiązuje sprawy. Jeszcze takie pytanie luźne. Hałtury grasz? Chyba jak każdy. Ten, kto mówi, że ich nie gra, to po prostu ściemnia. To tylko mówi, że ich nie gra. Tak, to jest temat... Zależy też, co się mieści w kategorii chałtury, nie? Bo to jest... Nie będziemy tematu zgłębiać, natomiast tutaj chodzi o to, że wielu naszych kolegów saksofonistów mówi, że nie gra, ale to dokładnie tak jak... Ja mam takie samo zdanie, że mówi, że nie gra, natomiast gdzieś tam potem zdjęcia to weryfikują. Dobrze. Znaczy, ja uważam tylko jeszcze jako taką myśl końcową a propos tych chałtur. Chałtura to nie musi być hała, to jest po prostu wszystko zależy od tego, jak delikwent się w to angażuje,
czy stara się dbać o higienę pracy, o jakość dźwięku, o to, czy stara się to robić dobrze, czy ma wylane na wszystko. To jest, moim zdaniem, to jest kwestia, która odróżnia właśnie chałturę od hały. To generalnie w dużej mierze też zależne jest tego, w jakim stanie kończysz to granie, tak? Bo to też wiadomo, wiemy, jaki jest główny problem chałtur. Dobrze, ja bardzo dziękuję. Moim gościem był mój szanowny kolega z Bydgoszczy, specjalnie do mnie przyjechał. Znaczy nie, nie z Bydgoszczy, bo przyjechał z Zakopanego, bo teraz właśnie trwa Jazz Camp Kalatówki. Tak. Jesteśmy w tym tygodniu, jesteśmy we wrześniu 2018 roku, trwa Jazz Camp Kalatówki. Także ja bardzo dziękuję. Dzięki. Za miłą rozmowę i... jeszcze raz Szymon Łukowski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.